Monument for 90s. This idea to use Polski Fiat from my memory when Soviet Union broke, such cars was come to Ukraine, and I lived in Lutsk and saw a lot of Fiats that go to from Lviv to Lvov to Lutsk and different things. This question of moving of some stuff to sell, to buy, this question of surviving of people. This work is some kind of museum installation. It tries to remind some things. Could be poetical, aesthetical, travel to the memory. Republika Mołdowy była stale kojarzona z takimi sformułowaniami jak kraj niespełniony czy słaby kraj, ale również z określeniem ostatni kraj postkomunistyczny z komunistycznym rządem. W tym kontekście grupy młodych ludzi należących do różnych subkultur, kontrkultur, pozbawione wolnego dostępu do przestrzeni publicznej i możliwości wyrażania siebie publicznie, walczą o swoje obywatelskie prawa. Kierowani inną logiką niż logika efektywności, ci młodzi ludzie jako miejscy wojownicy oznaczają ściany Kiszyniowa za pomocą swoich farb i kredy, zmieniając je w medium komunikacji międzykulturowej. It is what it is. The title of the work is Institutions Loves Me. It's a playing of Joseph Beuys' title, America Loves Me. In this case, the title comes in the playing with that, that title, but in totally different situation. Form of expression of thoughts that I have about institution. In this case, it takes a very vulgar form and criticizing an institution and foolishly understand the institution with its walls. And when you try to react against the institution, you want to change it, but actually you cannot, because it's a very abstract system, a form of power, and you cannot interfere in it. When you try to do it, actually you stick to the formal things. It works not in the buildings, it works as a system. It's very, very tricky. You cannot touch it. Thank you.
the project is really reconsidering, like, let's say, the Sovietic past, but from the present position. Samvel, who is coming from the older generation, who used to work during the Soviet time and to do the same agitation material, and like after the collapse, he moved to more contemporary practices. He started to collect these agitation materials to use in order to use as a didactic material, and so here comes the collaborative point from the younger generation who has a, like, let's say, the amnesia about that, or has a fragmented memory about it. So it's divided in two rooms, one Lenin and Stalin, and it shows how the idea of love was manipulated, or it had been like standardized, like you could see in the children's work and so on. But the whole project, it shows the agitation materials, and in plus the artistic intervention, and it's like every time it's like open resource. Kolektor ma być jednym z jego motywów. Ważnym jest podróżująca obcość. Czyli coś, co ląduje w jakimś kontekście, przynosząc ze sobą treść. Treść, która jest pozbawiona ozdobników, tak? Która jest samą istotą rzeczy. Treść, która jest nastawiona na bezpośredni kontakt z człowiekiem, z oglądającym, i która ma u niego wywoływać emocje. Dotyczy to bardzo mocno w związku z tym motywu podróży. Podróży do miejsca, które przynosi ze sobą nowe treści, i to w dodatku treści, o których mamy nadzieję, możemy powiedzieć, że są ważne, nie są właśnie dekoracyjnością, formą rozrywki, tylko czymś, co ma być dla nas wzbogacające, i wybór obrazów, który został przez nas dokonany, które zresztą są anonimowe, jest, mam nadzieję, tego dowodem.